Cześć, witajcie serdecznie. Chciałam Wam pokazać skończoną bombkę świąteczną, którą wczoraj wykonałam. Jest to bombka na kuli styropianowej 12 cm. Użyłam tutaj tasiemki dekoracyjnej, satynowej, jasno-różowej, piórek dekoracyjnych, perełki na zakończenie. I tak wygląda właśnie bombka. Jest to dosyć duża ozdoba dekoracyjna. Może być to bombka na choinkę, bombka do pokoju, dekoracja wnętrza. Na górze przykleiłam też taśmą, można przykleić klejem, w zależności co macie, jak chcecie zrobić, czy klejem na gorąco. Także w tej chwili to tak wygląda. Także taka bombka, dosyć duża, także na dużej choince będzie fajnie wyglądała, także widzę, że tutaj na tym stojaczku jest troszeczkę większa, no ale o to chodzi, że później będzie na drzewku dekoracyjnym albo na choince, także bardzo fajnie się prezentuje. Także słuchajcie, zachęcam Was do zrobienia takich bombek. Jest dużo różnych kolorowych tasiemek w tej chwili. Wybrałam różową, bo akurat nie było czerwonej. A w sumie akurat nie było dużego wyboru, ale kupiłam właśnie taki różowy, satynowy, pudrowy kolor. Uważam, że bardzo fajnie wygląda. Także słuchajcie, zachęcam Was do zrobienia takich bombek. Pozdrawiam serdecznie. Piszcie komentarze, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!